Witamy serdecznie na kolejnej debacie w Rzeczpospolitej. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat zazieleniania ciepłownictwa. Kłaniam się pięknie Michał Niewiadomski Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pan Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam pana Janusza Starościka, prezesa Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Witam pięknie. Tak, skomplikowana, długa nazwa, ale witam wszystkich serdecznie. Udało się. Pana Bogusława Regulskiego, wiceprezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pana Zbigniewa Hrabkiewicza, WM Śląska 12, to jest wspólnota mieszkaniowa w Szczytnie. Dzień dobry, witam pięknie. Witam. I pana Andrzeja Rupczyńskiego z Forum Energii, eksperta od ciepłownictwa. Witam pięknie. Dzień dobry, witam. Chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj trochę porozmawiali na temat tego ciepłownictwa, bo wydaje mi się, że o ciepłownictwie należy rozmawiać nie tylko wtedy, kiedy faktycznie używamy tego ciepła, nie tylko wtedy, kiedy faktycznie grzejemy, no ale problematyką ciepłownictwa powinniśmy się zajmować cały rok, tak samo jak i walką ze smogiem, bo wiadomym jest to, że mamy cykle, sezony grzewcze, teraz mamy ten sezon, kiedy odpoczywamy od grzania, nasze kieszenie też odpoczywają od tego grzania, bo nie musimy na to grzanie wydawać. Natomiast no, ciepłownie zmagają się oczywiście z wieloma problemami, między innymi z wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2, 50 euro za tonę wyemitowanego CO2, to jest oczywiście duże wyzwanie. I na początek może pan prezes Bogusław Regulski. Panie prezesie, to jest gigantyczne wyzwanie, ta dekarbonizacja ciepła. W elektroenergetyce ten proces się zaczął, oczywiście z różnym skutkiem, ale obserwujemy ten proces. A jak to jest w przypadku ciepłownictwa? Ciepłownictwo już się zaczęło transformować, czy dopiero się zacznie? Z oglądu zewnętrznego można powiedzieć, że atmosfera jest gęsta wokół sektora ciepłownictwa i wychodzi na to, że się to ciepłownictwo systemowe, bo pewnie o tej części rozmawiamy, czyli o tej ciepłownictwie, które dostarcza ciepło do systemów ciepłowniczych, a przez to do odbiorców końcowych, że w tym obszarze jest jakiś problem. No faktycznie jest duży problem, dlatego że, jak powiedzieć, znaleźliśmy się w sytuacji, w którym w jednym momencie pojawiły się dwa sygnały. Zacznijmy inwestować w zmianę struktury produkcji technologii ciepła, bo przepisy się zaostrzają w zakresie ochrony powietrza, redukcji emisji CO2, poprawy efektywności energetycznej, zwiększenie udziału OZE i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony rynek uprawnień do emisji CO2, w którym w warunkach polskich w sektorze ciepłowniczym w całym stanowi bardzo ważny element, dlatego że biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie obszar ciepłowni, elektrociepłowni zajmujących się dostarczaniem ciepła do systemów ciepłowniczych według danych Urzędu Regulacji Energetyki, udział zawęglenia sięga praktycznie rzecz biorąc ponad 80%. Więc jako że CO2 jest pochodną emisji, jest pochodną nośników energetycznych, jakie się wykorzystuje w procesie produkcji ciepła, czyli węgiel, który jest najbardziej zawęglonym nośnikiem, stanowi tutaj właśnie tą przytłaczającą ilość nośnika energetycznego, to powoduje, że obsługa europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 stanowi w tym momencie na starcie równoległy, poważny problem, dla którego, w wyniku którego doszło do pewnego kolizji, że tak można powiedzieć, interesów pomiędzy interesami transformacji sektora ciepłowniczego, a interesami utrzymania płynności finansowej i utrzymania w ogóle możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że inicjatyw w zakresie zmiany struktury produkcji ciepła nie ma, bo takie są. One oczywiście nie są mocno spektakularne, dlatego że ten proces nie odbywa się lawinowo, ale między innymi nie odbywa się lawinowo z tego powodu, że dotyczy tylko wąskiej na razie grupy podmiotów, które w jakiś sposób na tej ciężkim rynku, na tej ciężkiej sytuacji, konieczności balansowania pomiędzy płynnością finansową, utrzymaniem płynności finansowej, utrzymaniem kosztów i racjonalności kosztów, zdołały rozpocząć swoje procesy inwestycyjne.
Faktem jest, że w chwili obecnej, znaczy na ten moment, dla ogromnej części przedsiębiorstw ciepłowniczych rozpoczęcie procesu inwestycyjnego jest gigantycznym problemem. Właśnie z tego powodu, o którym wspomniałem, tego nałożenia się tych dwóch jakby ścieżek koniecznych do wydatkowania finansowania. Bez wybrnięcia przynajmniej z tego jednego elementu, czyli przynajmniej z tego kwestii zależności od uprawnień do emisji CO2, czyli wyjścia z tego dołka finansowego, raczej ciężko będzie znaleźć rozwiązanie, które będzie dawało w perspektywie długoterminowej stabilny front do inwestowania w zakresie odnawialnych źródeł energii i jakby wycofywania się od zależności od emisji CO2. Pan Andrzej Rupczyński, Forum Energii. Panie Andrzeju, no to teraz powiedzmy dwa słowa o tym, jakie mamy narzędzia do tego, żeby dokonywać tej transformacji, bo z jednej strony oczywiście jest kwestia gazu. Gaz jest tym paliwem przejściowym, ale jednak emisyjnym. Pewnie połowa tej emisyjności, tak się średnio liczy, no to jest właśnie to błękitne paliwo. Z drugiej strony mamy pompy ciepła i o tym za chwilę też powiemy, na ile te pompy ciepła mogą być alternatywą, na ile też należy to ciepło systemowe rozpraszać, bo oczywiście duży obiekt jest w stanie zapewnić ciepło większej liczbie mieszkańców, no ale wiadomo, że te koszty tego CO2 też są oczywiście duże. Mamy też gdzieś jako pieśń przyszłości, no ale właśnie pytanie, czy do końca przyszłości, czy teraźniejszości, kwestie wodoru. Więc tych możliwości jest kilka, no ale pytanie, które będzie optymalne dla Polski, dla naszego systemu. Które optymalne, to pokażą realia ekonomiczne, ceny nakładów inwestycyjnych, czy sytuacja bieżąca. Pan redaktor wymienił tę paletę i rzeczywiście ciepłownictwo to systemowe, sieciowe będzie korzystało z tych źródeł. Za chwilę może też się do nich ustosunkuję. Na pewno należy spojrzeć na dwa obszary ciepłownictwa systemowego, czyli małe systemy ciepłownicze zasilane jedynie przez jednostki do podgrzewu wody i duże systemy ciepłownicze, których dzisiaj są jednostki kogeneracyjne, które robią i ciepło, i prąd. Tutaj przewiduję, że w tych obszarach nastąpi pewne rozgałęzienie, rozwidlenie dróg inwestycyjnych. W przypadku tych dużych systemów ciepłowniczych one również pełnią rolę stabilizatorów energii dostarczanej na poziomie miast, dostarczają energię elektryczną na poziomie miast. Więc tutaj na pewno jednostki gazowe, które dzisiaj się powstają, pozostaną, tylko musimy pamiętać o tym, że jednostki te powinny być gotowe do spalania wodoru. Czyli cała infrastruktura, rurociągi, które są gazowe, które są budowane, one już powinny z perspektywicznym paliwem już być w zgodzie. Kierunkiem, który można rozwijać zarówno w małych, jak i dużych systemach ciepłowniczych, to jest odzysk energii. Bardzo dużo energii tracimy w procesach przemysłowych, zakładach przemysłowych, które są na terenie małych czy dużych miast, w oczyszczalniach ścieków. Więc tutaj odzysk energii też jest bardzo ważnym kierunkiem, który powinien być brany pod uwagę. Aby energię efektywnie odzyskiwać, więc tutaj wejdą pompy ciepła. Pompy ciepła będą mogły wykorzystywać również energię z płytkiej geotermii, dostarczać do systemów ciepłowniczych. Takim kierunkiem transformacyjnym, który musi się pojawić, to jest obniżanie temperatury czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej i obniżanie powoli i przechodzenie do tych sieci czwartej, piątej generacji. Dzisiejsza temperatura wody w systemie ciepłowniczym to jest maksymalna 120 stopni, a w przyszłości ta temperatura będzie sięgała 50-40 nawet. Jeżeli obniżymy w systemach ciepłowniczych temperaturę czynnika, będzie można
skorzystać z całej gamy dostępnych źródeł energii, tej właśnie takiej niskoenergetycznej energii odnawialnej, która dzisiaj jest do wychwycenia. Będą również popularne farmy solarne, które mogą dostarczyć sporo energii. Przykłady duńskie pokazują, że na przestrzeni roku z energii słonecznej można dostarczyć do systemu około 50% ciepła. Ale żeby to się wydarzyło, musi być z kolei duży akumulator ciepła, który tę energię okresu letniego przechowa do okresu zimowego. I nieuchronnym kierunkiem małych systemów ciepłowniczych będzie ich podział. Wydaje mi się, że wraz z postępującą pasywizacją budynków i zmniejszaniem zapotrzebowania na energię przez budynki, te nieefektywne dzisiaj, tak zwane nieefektywne systemy ciepłownicze przestaną mieć rację bytu. One podzielą się na mniejsze kawałki, jakieś lokalne mikrosieci osiedlowe, niskotemperaturowe, zasilające ocieplone budynki i wtedy wystarczy pompa ciepła, wystarczy jakaś instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna. Taki może być kierunek tych mniejszych systemów ciepłowniczych. Warto o tym pamiętać, inwestując dzisiaj i tworząc nowe zadania inwestycyjne, aby się nie okazało, że za kilkanaście lat, 20 lat, te duże ciepłownie po prostu staną, a pieniądze zostaną zmarnowane. Teraz pana prezesa Chorowskiego chciałbym zapytać, to które rozwiązania chce premiować Narodowy Fundusz? W którym kierunku fundusz chciałby podążać, mając na uwadze to, o czym pan Andrzej Rupczyński wspomniał, czyli tej wielości, na którą możemy postawić z jednej strony właśnie te lokalne wspólnoty mieszkaniowe, które mogą się zasilać OZE i pompami ciepła i o tym pan Zbigniew Chrapkiewicz nam za chwilę opowie, bo to jest bardzo ciekawy przykład ze Szczytna. Szczycimy się tym Szczytnem, nomen omen. Natomiast chciałbym, żeby pan prezes powiedział o tym, jakie wy macie podejście do tej właśnie transformacji ciepłownictwa i to na jakiej zasadzie planujecie wspierać. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to jest bardzo dobrze postawione pytanie, dlatego że Narodowy Fundusz rzeczywiście w chwili obecnej przygotowuje się do wsparcia, ale jednocześnie stymulacji kierunków transformacji ciepłownictwa i my wychodzimy z takiego trochę całościowego oglądu procesów transformacji w chwili obecnej naszego systemu elektroenergetycznego. Zauważmy, że w ostatnim okresie ukazały się bądź są w trakcie konsultacji trzy dokumenty strategiczne. Jeden to jest PEP 2040, czyli Polska Polityka Energetyczna do roku mniej więcej 2040. Mamy strategię wodorową i mamy strategię ciepłownictwa. I teraz ramami zewnętrznymi tych dokumentów jest tak zwany Zielony Ład, a więc pewna filozofia dekarbonizacji. Nie skupiając się teraz, czy ona jest ideologicznie postawiona na dobrym fundamencie, a próbując zrozumieć, jakie pasmo dopuszczalnych rozwiązań ta strategia dekarbonizacji wynikająca z Zielonego Ładu nam pozostawia, zauważamy, że po pierwsze konieczne jest nasycenie systemu OZE. No więc to się dzieje i tutaj programy NFOSia, chociażby takie jak Mój Prąd, które spowodowały, że pojawiło się w systemie tylko w ciągu ostatniego roku około 1 gigawata w fotowoltaice, z jednej strony dają zasilenie energią elektryczną systemów, w tym ciepłowniczych, tylko tutaj musimy pamiętać poprzednią wypowiedź, że potrzebne byłyby takie akumulatory, które by energię na przykład z lata potrafiły przenieść o 6 miesięcy, a więc w okres zimowy. Z drugiej strony te systemy wymagają stabilizacji, dlatego że wprowadzają do systemu energię, która jest niesterowalna. I tutaj widzimy transformację sektora ciepłowniczego jako z jednej strony jego niezbędną modernizację, z drugiej strony jako system, który powinien nam umożliwić większą regulacyjność źródeł nieregulacyjnych. Na trzeciej stronie jako miejsce, gdzie będą mogły być wprowadzane nowe technologie, chociażby dzięki temu, że system ten jest mocno rozproszony.
I teraz, pomijając bardzo duże jednostki, my mamy około 300 podlegających ETS-owi jednostek, które nazywamy ciepłowniami powiatowymi. Mając świadomość, że one są w chwili obecnej, przynajmniej niektóre z nich w stanie dużego zagrożenia, to już dzisiaj zresztą zostało powiedziane, że tam się gdzieś jakieś ciężkie chmury gromadzą na horyzoncie, chcielibyśmy do każdej z nich właściwie podejść indywidualnie, a więc dokonać analizy tych 300 jednostek, mamy nawet pomysł, jak to zorganizować i właściwie proponować rozwiązania, które byłyby dostosowane do konkretnego obiektu. Na przykład, jeżeli uda się podzielić tak daną instalację, żeby można było część mocy wyjąć spod ETS-u, to wyjąć i doprowadzić tylko do ograniczenia emisji, następnie dążyć do tego, żeby była maksymalizacja kogeneracji gazowej rozumianej jako również udział dodatkowego gigawata, może gigawatów nawet właśnie z ciepłownictwa w systemie podlegającym no, sterowaniu, a więc umożliwiającym sterowalność źródeł niesterowalnych, jakim jest OZE. Ciekawy koncept, już trochę zarysowany, to byłaby taka synergia na przykład, żeby kogeneracja dawała ciepło, a jednocześnie poprzez pompę ciepła ta część elektryczna też kontrybuowała do systemu ciepłowniczego, ponieważ pompa ciepła ma COP rzędu 3 do 5, to dzięki temu, że podnosilibyśmy energię na przykład z płytkiej geotermii, to mielibyśmy sprawność wyższą od 1, czyli byśmy osiągali dzięki takiemu połączeniu w systemie ciepłowniczym zarówno tej części cieplnej z kogeneracji, jak i części elektrycznej poprzez pompę ciepła, COP byłoby istotnie większe od 1 dzięki podnoszeniu energii otoczenia, czy z geotermii, czy z powietrza, więc tego typu rozwiązania też my chcemy promować. Zakładamy, że w skali Polski z tych kilkuset instalacji, może jedna, może dwie, może trzy, uda nam się w chwili obecnej zmodernizować, stosując już rozwiązania wodorowe, a więc ta uwaga, żeby już planować sieci do przesyłu tego gazu jest istotna. Wodór jest trudny, ma małą molekułę, wiele materiałów podlega chorobie wodorowej, więc to nie jest taki zupełny automat, że co jest dobre dla na przykład gazu ziemnego z automatu będzie dobre dla wodoru i tutaj ta uwaga musi być wzięta pod uwagę. Chcemy również stymulować rozwój technologii umożliwiających wykorzystanie wodoru, jak na przykład ogniwa paliwowe, tak żeby elektrociepłownie wodorowe nie były poprzez spalanie, ale bardziej poprzez te procesy elektrochemiczne. Myślimy również nad stymulacją w NFOŚ-u rozwiązań, które pozwalałyby zbierać nadwyżki z OZE i poprzez takie zbiorcze magazyny energii, ale połączone na przykład z elektrolizerami, tłoczyć już do sieci wodór, który byłby no, zagospodarowaniem w lecie nadmiarowej energii elektrycznej. A więc my widzimy ten problem, mamy go według mnie zaadresowany co do skali, chcemy dokonać analizy każdej instalacji z osobna i chcemy proponować rozwiązania, które będą z jednej strony no, służyły utrzymaniu sprawności tego sektora ciepłowniczego, bo on jest zagrożony. Z drugiej strony chcielibyśmy, żeby właśnie poprzez niezbędne modernizacje na zasadzie trochę pilotaży, a trochę testów wprowadzać właściwie możliwie jak szybko, jak to się da, nowe technologie. I do tych rozwiązań przygotowujemy też zarówno nasze systemy finansowania przez programy priorytetowe, jak i gdyby na przykład okazało się, że niektóre z samorządów już nie mają żadnej zdolności kredytowej, to chcemy też proponować wejścia kapitałowe, więc chcemy też nie tylko proponować technologie, ale również ubezpieczać te technologie odpowiednimi schematami finansowania. Bardzo dziękuję. To teraz powiedzmy o tym, jak to wyglądało w Szczytnie. Panie Zbigniewie, wy teraz macie zupełnie nowy system, no ale tak, żebyśmy nie zagadali naszych uczestników i nie zabrali wszystkim czasu, to pokrótce jakby pan mógł powiedzieć, jak wyglądała ta historia i ile teraz płacicie za ciepło, czyli taki przysłowiowy Kowalski, Niewiadomski w wspólnocie mieszkaniowej Śląska 12, ile płaci za to ciepło teraz?
ale ile musiał też ponieść tego CAPEX-u, tych nakładów inwestycyjnych, żeby taką cenę płacić. Bardzo proszę. No, wszystko było związane, wszystkie te dwie inwestycje, bo wykonaliśmy dwie inwestycje na przestrzeni roku 2014-2017, wszystko było w kierunku, w celu obniżenia kosztów ogrzewania. Mamy system hybrydowy, muszę tu o nim troszeczkę powiedzieć, bo to może niektóre wspólnoty zainteresuje, czyli 40 kW mocy fotowoltaiki na dachu oraz 120 kW mocy cieplnej w pompach ciepła gruntowych. No i tu muszę przyznać, że zostało to sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 500 tysięcy, reszta po naszej stronie kosztów. Drugą jakby inwestycję wykonaliśmy w 2017 roku, prawda? To była inwestycja z osi priorytetowej 4 efektywność elektryczna, budowa instalacji ciepłej wody w oparciu o wykorzystanie pomp ciepła powietrze woda oraz, prawda, o kolektory słoneczne. Tu mamy dwie pompy ciepła o mocy 40 kW, prawda, oraz zlikwidowane zostały piece gazowe w całym budynku, we wszystkich mieszkaniach i płynie tam w tej chwili woda ciepła. Między innymi wspomagana ta woda jest, prawda, przez kolektory próżniowe umieszczone na dachu o mocy ponad 9 kW. Budowa hybrydowa jest o tyle dobra, że nie potrzebujemy aż takiego zapotrzebowania dużej energii, prawda, zewnętrznej. I tu muszę powiedzieć, że koszty ogrzewania, kiedy byliśmy ogrzewani przez, prawda, kotłownię typowo węglową, rocznie wynosiły w granicach 85 do 105 tysięcy. Dzisiaj, na dzisiejszy dzień, przy tych dwóch instalacjach hybrydowych dokupujemy energii elektrycznej od operatora zewnętrznego za kwotę 35-40 tysięcy złotych. Ale poszliśmy jeszcze dalej. W tej chwili jesteśmy w opracowywaniu, prawda, dokumentacji odnośnie budowy hybrydowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 33 kW, która będzie umieszczona na balkonach przystawnych. Na dzień dzisiejszy, tu odpowiadam na pańskie pytanie, koszt ogrzania 1 m² w naszej wspólnocie wynosi 3,60 zł, w tym jest wliczone podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. A ile byście musieli zapłacić za ogrzanie i budynku, czyli za centralny i CWU, gdybyście nie dokonali tego manewru z OZE i pozostali przy poprzednim dostarczycielu ciepła? Odpowiadam na to pytanie, no to więc mówię, w roku 2014 była to kwota 105 tysięcy, dzisiaj może by to była kwota w granicach może 120. Do tego dochodzi podgrzanie ciepłej wody użytkowej, gdzie w standardzie na terenie miasta Szczytna jest to 22 zł, w naszym przypadku jest to 11 zł. Bardzo łatwo to obliczyć, ale to jest nie wszystko. Przede wszystkim idziemy tutaj w proekologię, zeszliśmy z kosztów, prawda, ogrzewania oraz uzyskaliśmy dobry wynik w podgrzewaniu ciepłej wody. I jednocześnie tu trzeba przyznać jedną rzecz, bardzo ważną, że podwyższona została wartość mieszkań. Wartość mieszkań została podwyższona o te kwoty, które uiszczyli mieszkańcy, czyli mówiąc krótko, dorzucili się do budowy tych systemów. Bardzo dziękuję. Panie Januszu, to teraz powiedzmy o tym, czy to, o czym mówi pan Zbigniew, przykład ze Szczytna, czy to będzie tak, że ta fala przyjdzie ze Szczytna i zaleje cały kraj, że tak się faktycznie może dziać, że wspólnoty mieszkaniowe wezmą inicjatywę w swoje ręce, no bo umówmy się, we wspólnotach też wszyscy dobrze potrafią liczyć i też są w stanie, mając już różnego narzędzia, mając różnego rodzaju technologie, no są w stanie liczyć, a wiemy jak jest z tymi mediami, że te media, ceny tych mediów rosną. Więc to, czy możemy mieć do czynienia, tak jak ja też tutaj spoglądam, co się dzieje pod Warszawą. Moi sąsiedzi coraz częściej, widzę, że coraz większa liczba sąsiadów ma na dachu fotowoltaikę, a nierzadko przy domu stoi jeszcze skrzynka, czyli że jest tam pompa ciepła.
Czy to w przypadku wspólnot mieszkaniowych może być powszechny trend? Według mnie jak najbardziej. Tutaj Szczytno jest tym takim no, bardzo fajnym przykładem właśnie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, prawda, jeżeli chodzi o układ hybrydowy, bo tak naprawdę musimy powiedzieć jedno, że wykorzystanie ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczych jest już oczywiście w tej chwili możliwe ze względu na coraz większą liczbę dostępnych już coraz, coraz tańszych kosztach bezemisyjnych bądź niskoemisyjnych jakichś technologii. I większy ten udział odnawialnych źródeł energii w ogrzewaniu, czy w systemie ogrzewnictwa lokalnego, prawda, czy małych sieci ciepłowniczych, czy już tutaj mówimy, że to w tej chwili trwa, jeżeli chodzi o ogrzewanie indywidualne, to jest gwarancja obniżenia kosztów eksploatacji. I weźmy sobie tutaj przykład, ja dam sobie przykład, na przykład to, co się dzieje ostatnio, znaczy w ostatnich latach w Europie Zachodniej, do Polski w tej chwili coraz częściej się to już widać przy ogrzewaniu indywidualnym. Mianowicie układy hybrydowe w postaci właśnie kolektora słonecznego, bufora cieplnego i kotła. Prawda? To może być kocioł gazowy, może być kocioł biomasowy, może być kocioł elektryczny, może być pompa ciepła. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że powiedzmy akurat słońce gwarantuje to, że nie wystawi nam rachunków i możliwość powiedzmy wykorzystania ciepła słonecznego tak naprawdę to jest równoznaczne w jakim stopniu, oczywiście nie w równym w każdej lokalizacji, obniżenia tych rachunków. Także tutaj jak najbardziej pewne warunki muszą być spełnione. Natomiast chciałbym podkreślić jedną rzecz, że nie ma jednego uniwersalnego źródła OZE, prawda, które można by w równym stopniu zastosować wszędzie, dlatego właśnie mówiliśmy o tych hybrydach i ten przykład właśnie ze Szczytna jest no, takim bardzo fajnym przykładem, właśnie taką dobrą praktyką. Po prostu przy podejściu, przy bilansowaniu energii ze źródeł odnawialnych trzeba troszeczkę inaczej podchodzić do sprawy jak w wypadku energetyki konwencjonalnej, dlatego że właśnie te lokalne zasoby są różne dla różnych miejsc właśnie, no, dla różnego, no, różnych miejsc posadowienia tej instalacji. I dlatego na przykład moim zdaniem wszelkie działania i instrumenty wsparcia powinny być tutaj w tym wypadku kierunkowane sektorowo, a nie na, czyli na cały sektor zazielenienia ciepła, a nie na wybrane technologie, jak to miało w przeszłości miejsce. I z praktyki po prostu myślę, że wszyscy wiemy, że tego typu rozwiązanie spowodowałoby, że źródła ciepła, że dobór takiego źródła ciepła przez beneficjentów odbywałby się według kryteriów efektywności tego działania tego źródła ciepła w przyszłości w danej lokalizacji, a nie tak jak jest, no niestety się przyjęło, według kryterium dostępności dotacji, bo sam kilka tego typu projektów prowadziłem i wiem, że pierwsze pytanie ze strony beneficjenta było, a czy może dotację, na co może dotację tutaj dostać, prawda? Poza tym tego typu dywersyfikacja wsparcia z pewnością miałaby pozytywny wpływ na wsparcie firm produkujących urządzenia grzewcze w Polsce. Mówimy tutaj zarówno te mniejsze, jak i te większe dla sieci ciepłowniczych, no ponieważ zwiększenie jakiegoś popytu w jednym kierunku powoduje też to, że no jest to niebezpieczeństwo, tak było w wypadku na przykład kolektorów słonecznych, niekontrolowanego importu z Chin, prawda, produktów gorszej jakości i to się, jak się skończyło, to powiedzmy już wszyscy wiemy. Także tutaj w tym momencie układy hybrydowe, prawda, czyli kombinacja różnych źródeł energii, które są dostępne na miejscu, jest jak najbardziej tutaj tym schematem przyszłości, zarówno jeżeli chodzi o mniejsze, lokalne sieci ciepłownicze, tak jak w wypadku właśnie Szczytna, jak i powiedzmy troszkę większe, obejmując na przykład całą dzielnicę. I tutaj na przykład może posłużyć też już od kilku lat, właśnie od kilkunastu lat postępująca ilość takich właśnie tego typu instalacji hybrydowych opartych na pompach ciepła, na magazynach ciepła i na kolektorach słonecznych, prawda? Chodzi o to, że magazyn sezonowy, magazyn ciepła, a magazynowanie ciepła to jest podstawą tak naprawdę tutaj rozwiązania problemu zazielenienia ciepła z tego względu, że i to już jest rozwiązanie, które funkcjonuje całkiem dobrze, jest efektywne i jest dużo tańsze niż magazynowanie energii elektrycznej na przykład, przynajmniej na obecnym etapie. Natomiast właśnie układ tego typu hybrydowy pozwala na to, żeby w lecie zebrać kolektorami słonecznymi i napełnić ten magazyn ciepła.
który później jest oddawany przez sieć niskoparametrową do odbiorników. Po przejściu pewnej granicy temperaturowej, poniżej której już no, te parametry są spełniane, tego typu magazyn ciepła służy jako doskonałe dolne źródło ciepła dla pompy ciepła. Także widzimy tutaj, że no nie ma tego zjawiska konkurencji pomiędzy technologiami, natomiast jest pełna synergia, prawda, wykorzystania i pozwala to w najbardziej efektywny sposób wykorzystać lokalne źródła energii, jak i obniżyć także koszty eksploatacji. Także no tutaj oczywiście możemy różne kombinacje stosować, bo mamy, już mówiliśmy o kolektorach słonecznych, mówiliśmy o pompach ciepła, power to heat, no to wiadomo, pompa ciepła są powiedzmy elementem power to heat, ale też tutaj w to wchodzą powiedzmy kotły elektryczne. Są to kotły biomasowe, które są w Polsce dosyć rozpowszechnione, prawda, i troszeczkę większych instalacji tak samo powstało. I jest to geotermia, która w niektórych regionach Polski funkcjonuje, prawda, kilka miast jest zasilane geotermią, aczkolwiek no koszty inwestycyjne są dosyć wysokie, ale może na przykład służyć jako element miksu energetycznego wykorzystania powiedzmy do dogrzania, powiedzmy, jeżeli są sprzyjające warunki, prawda, ekonomiczne, żeby tego typu instalacje zrobić. No i tutaj właściwie na zakończenie, bo już o magazynach ciepła jako tym podstawowym warunku dobrego funkcjonowania tego typu systemu mówiłem, to warto jeszcze właśnie tutaj powiedzieć to, co mówił prezes Chorowski, prawda, to, co wcześniej mówił pan Andrzej Rupczyński, mianowicie wykorzystanie gazu, ponieważ odnawialne źródła energii mają to do siebie, że są zależne pogodowo, prawda, czyli powiedzmy, jak nie wieje wiatru, nie ma wiatru, no to w tym momencie energia wiatrowa, no jest, powiedzmy, uzysk energii wiatrowej jest mniejszy. Podobnie jest ze słońcem, prawda, jeżeli mamy noc, prawda, czy mamy krótki dzień, prawda, czy dzień pochmurny, prawda, no wówczas tej energii elektrycznej z tego źródła, czy ciepła, prawda, z kolektorów słonecznych jest mniej, prawda. Natomiast to stabilizujące źródło w postaci gazu jak najbardziej, tym bardziej, że obecnie trwają intensywne prace nad dekarbonizacją sieci gazowych, generalnie gazownictwa, pójścia w kierunku właśnie wykorzystania wodoru, no i wykorzystania tak zwanych gazów zdekarbonizowanych. Pod tym terminem się kryje biometan, biopłynny gaz, prawda, syntetyczny metal oraz zielony wodór, prawda, czyli powiedzmy z tego pochodną jest mieszanka gazu z zmiennym udziałem wodoru. Obecnie można powiedzmy w większości instalacji stosować domieszkę wodoru do 20% dowolnej instalacji. Natomiast oczywiście, tak jak tutaj przed chwileczką prezes Chorowski mówił, fizyki się nie ze względu na własności fizyczne wodoru się nie przeskoczy, prawda? Natomiast no, trzeba powiedzieć, że większość budynków w Unii Europejskiej jest obecnie podłączona do sieci gazowej, czyli tych 70% ogólnego zasobu kotów, to jest ponad 100 milionów kotów, prawda, jest opalane gazem w dużym części, w dużej części są to gazy, kotły urządzenia nieefektywne, które muszą być wymienione, więc to jest też pewien, powiedzmy, kierunek, który nada nam kwestia zazieleniania ciepła. Natomiast w tej chwili już obecnie w ramach okrągłego stołu wodorowego, prawda, w Unii Europejskiej trwają prace i dyskusje już w kierunku, żeby takim, żeby po 2030 roku był obowiązek, że wszystkie kotły gazowe, urządzenia grzewcze, bo chodzi także o turbiny, jeżeli chodzi powiedzmy o energetykę i kogenerację, były dostosowane do spalania 100% wodoru, prawda? Czyli ten pewien etap już następuje. I myślę, że także gaz będzie tym bardzo mocnym elementem, jeżeli chodzi o miks energetyczny, ponieważ tak naprawdę oparcie się na jednym rodzaju, powiedzmy, energii, no nie jest bezpieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, bo jeżeli coś się, powiedzmy, z tym jednym źródłem stanie, jakieś będą zakłócenia, wówczas wszyscy będziemy cierpieć. No więc właśnie, panie Bogusławie, pytanie jest teraz następujące. Na ile pana zdaniem polskie ciepłownictwo jest przygotowane na to, żeby przezbroić się technologicznie ten system magazynowania energii, o którym mówił pan Janusz? Na ile też jest otwartość do tego, żeby jakby podejść w zupełnie inny sposób do wytwarzania ciepła, czyli wygenerowania go na tej górce letniej, przetrzymania częściowo tej energii do sezonu grzewczego,
no i później skorzystania z tego, co się udało zmagazynować. To Pana zdaniem realny plan na najbliższe lata, czy dopiero pieśń przyszłości? Znaczy, patrząc z punktu widzenia przedstawionych przed chwilą wypowiedziach kierunków transformacji, ja w swojej wypowiedzi nie odnosiłem się jeszcze do tego, co trzeba, znaczy co technologicznie będzie możliwe do wykorzystania w systemach ciepłowniczych czystą premedytacją, dlatego że jako pierwszy element, który trzeba sobie podkreślić tutaj bardzo wyraźnie, to jest to, czy należy dążyć do tego scenariusza, który tutaj po drodze trochę wpadł, że systemy ciepłownicze znikną. Ja dlatego dyskutując o tych wszystkich rozwiązaniach, które są na mniejszą skalę, czy na skalę indywidualną, czy na skalę, jakby powiedzieć, lokalną, trzeba mieć świadomość, że to wszystko musi być obute, czy objęte jakoś pewną porządkiem, który by, jakby powiedzieć, ukształtowywał dobór technologii w zakresie zmian nośników i technologii stosownie do warunków lokalnych, jak również do lokalnych zasobów energetycznych, czy zasobów związanych z, na przykład z odnawialnymi źródłami energii i tak dalej. Ja twierdzę jedną rzecz. Najgorszym rozwiązaniem byłoby dzisiaj to, gdybyśmy przyjęli bezkrytycznie, jakby powiedzieć, jedną tylko stronę medalu, czyli korzyść ze stosowania takiej czy innej technologii, bo w bardzo szybkim czasie doprowadzimy do gigantycznego chaosu technologicznego i do niekontrolowanych ruchów na tak poważnym obszarze, jak jest komfort cieplny obywateli. Ale wracając do kwestii sektora ciepłowniczego, czy jest gotowy? To, czy jakie technologie jakby w ciepłownictwie systemowym mogą być zastosowane, to właściwie to jest pewnego rodzaju powtórka z tych zestawów informacyjnych, które Państwo przed chwilą przedstawili, tylko w trochę innej skali. Kluczem do wszystkiego jest jedna bardzo ważna kwestia. Otóż w mojej ocenie najgorszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy swoimi działaniami wszelkimi i również w kwestii kreowania różnych kierunków transformacyjnych, zasobów zaopatrzenia w ciepło i tak dalej, doprowadzili do rozbicia takiego bardzo ważnego elementu, jakie są sieci ciepłownicze. To w tej chwili dzisiaj borykamy się z taką jedną rzeczą, że patrzymy przez system ciepłowniczy i przez korzyści, czy brak korzyści dostarczania ciepła systemów ciepłowniczych z punktu widzenia tego, że na końcu tego, czy na początku tego systemu ciepłowniczego mamy źródła ciepła, które nie odpowiadają standardom przyszłości. Natomiast w momencie, kiedy wyeliminujemy ten obecnie, można by powiedzieć, bardzo trudny fragment, albo powiedzmy najgorszy fragment w naszym łańcuchu w tej chwili transformacji sektora ciepłowniczego, nomen omen to nie dotyczy tylko sektora ciepłownictwa systemowego, ale każdego, i zamienimy teraz ten początek tego łańcucha technologicznego na źródła i technologie, które będą odpowiadać oczekiwaniom przyszłości, czyli będą to źródła energii odnawialnej, będą to źródła energii odpadowej, to i tak dalej, to w takiej sytuacji posiadanie sieci ciepłowniczej jest istotne z punktu widzenia rozkręcania rynku kolejnych technologii, które na bazie systemów ciepłowniczych mogą się pojawić. Magazyn ciepła w systemie ciepłowniczym u nas w Polsce jest rzadkością. Natomiast w europejskich, tych, jak mówię, skandynawskich systemach ciepłowniczych, które historię swoją mają podobne jak nasza, też sięgającą lat 60., 60., 70., ale jakby ten element pojawił się dużo wcześniej. My w tej chwili nadrabiamy dystans i chcemy nadrobić dystans, bo magazyny ciepła są nam potrzebne. Są nam potrzebne dlaczego? Dlatego są potrzebne, że między innymi przyszłościowy kierunek rozwoju technologii kogeneracyjnych, czyli produkcji ciepła, energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii kogeneracji opartych jednak moim zdaniem na paliwach gazowych, które będą, tutaj padło to stwierdzenie, tak jak będą się zazieleniać czy zawodorowywać, o czym powiedział Janusz Starościk, że instalacje mają być H2 ready, tak? Tak również instalacje produkujące ciepło w kogeneracji na paliwach gazowe będą musiały być i będą w tym kontekście również gotowe na przyjęcie wodoru. A w związku z powyższym będziemy mieli dalej kwestię wykorzystania odnawialnego nośnika energii, produkcji ciepła i energii elektrycznej dla kogeneracji, z kogeneracji. Ale kogeneracja w przyszłej perspektywie działania rynku energii elektrycznej
nie będzie mogła działać bez należytego magazynowania energii cieplnej, biorąc pod uwagę pracę czy współpracę, czy synergię produkcji energii elektrycznej z krajowym systemem energetycznym, który w coraz większym stopniu będzie zależny od źródeł energii odnawialnych pogotowo zależny. W drugą stronę nadwyżki energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pogotowo zależnych są możliwe do wykorzystania właśnie w systemach ciepłowniczych dzięki magazynom ciepła i odpowiedniej technologii, czy to będą kotły oporowe, czy to będą pompy ciepła o dużej skali. Następny bardzo ważny element, który też tutaj padł, system ciepłowniczy jest idealnym narzędziem do tego, żeby mógł absorbować każde technologie o niskich temperaturach. I tutaj, czy to będą pompy ciepła pracujące w oparciu o ciepło na przykład w sieci ciepłowniczej, czy to będą pompy ciepła dostarczające ciepło do systemu ciepłowniczego, z gruntu, z powietrza, z oczyszczalni ścieków, z ciepła odpadowego i tak dalej, i tak dalej. Znowu się pojawia kwestia tych technologii, które dokładnie rzecz biorąc, może tylko w większej skali będą absorbowane do ciepłownictwa systemowego. My w tej chwili, jak powiedziałem w pierwszym wystąpieniu, jesteśmy w sytuacji, w której wszystko to stoi w naszym zasięgu ręki i nikt nie odżegnuje się od jakichkolwiek kierunków transformacyjnych. Pan prezes Chorowski pokazał, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest przygotowany do tego, żeby właśnie takie technologie, tego typu transformacje wspierać. Problem tylko polega na tym, jeszcze raz podkreślam, że ciepłownictwo systemowe, zresztą tak samo w moim ocenie każdy obszar ciepłownictwa w Polsce, również to ciepłownictwo indywidualne. Jesteśmy wszyscy niestety trochę za ścianą, w pewnym dołku, z którego musimy się wygrzebać, żeby rozpocząć tę transformację technologiczną na poważnie. Czy to będzie to kwestia uzdrawiania, czy utrzymywania i podnoszenia jakości systemów ciepłowniczych, czy świadome oddawanie pola dla technologii, ale o podobnym charakterze, o tym samym charakterze, po to między innymi, żebyśmy nie kreowali żadnych innych zainteresowań, żadnych innych postaw wobec utrzymania komfortu cieplnego, który by nas z tej drogi jakby cofały. To jest jakby klucz do wszystkiego, żeby wszyscy użytkownicy ciepła, czy systemowego, czy niesystemowego, poprzez świadomość tego, że mają iść tą drogą, między innymi przyjmowali w pewnym sensie, ja to nazywam trochę ciosy wynikające z pokrywania kosztów tej transformacji, jednak świadomie, że tak, to jest potrzebne, bo nie jest tajemnicą, że w przypadku realizowania inwestycji na przykład przez odbiorców indywidualnych czy przez wspólnoty mieszkaniowe, sposób finansowania takich przedsięwzięć jest taki, że suma summarum per saldo ostatni efekt nie oddaje pełni kosztów na przykład kosztów takiego ciepła, bo jeżeli ktoś nie liczy amortyzacji, ktoś nie liczy na przykład zwrotu z kapitału i tak dalej, no to jednak pewna część tych kosztów jest niewidoczna. W przypadku ciepła systemowego, biorąc pod uwagę, że to jest towar, usługa, no to niestety ona nie składa się tylko z nośnika i technologii wprost, ale składa się również z majątku, z amortyzacji i tak dalej. To też jest ważny element, żebyśmy mogli potem nauczyć się porównywać pewne oferty związane na przykład z transformacją, ze zmianą nośników energii cieplnej, ze budynkami nowymi, z technologiami, w miarę sprawiedliwie i w miarę racjonalnie oceny. Bardzo dziękuję. Panie Andrzeju, bo rozmawiamy tutaj trochę o technologiach, o magazynowaniu, o wytwarzaniu i rozpraszaniu tego produkcji tego ciepła. Pana zdaniem ten model, o którym pan Zbigniew mówił, może się, to powtórzę to pytanie, bo jestem tego ciekaw, na ile te rozwiązania, o których pan Zbigniew mówił, mogą być implementowane w innych miastach, czyli na ile też pewien problem, który mają ciepłownie, może się automatycznie rozwiązać, bo może się okazać, że w danym mieście taki zakład nie jest już potrzebny, bo każdy sobie będzie w stanie pewno ciepło samemu wytworzyć. Czy możemy mieć do czynienia z takiego rodzaju sytuacją? A nadwyżki, tak jak mówił pan Bogusław, które są z OZE czy z innych miejsc, jak na przykład termiczna obróbka odpadów, no będzie trafiało gdzieś do systemu czy do magazynowania. Czy my będziemy mieli do czynienia z takiego rodzaju rewolucją?
Rewolucji nie da się tak dekretować, natomiast pewne kierunki można sterować pewnymi kierunkami. Ja liczę, że jeszcze znajdziemy czas na naszej dzisiejszej dyskusji, że porozmawiamy o tych narzędziach do sterowania, o tej polityce ciepłowniczej, strategii ciepłowniczej, bo tutaj chyba to jest też bardzo ważny wątek, bo powiedzieliśmy już chyba o technologii wszystko. To, jak będą wyglądały sytuacje w poszczególnych miastach, zadecyduje o tym lokalna ekonomia, lokalne warunki. W jednych miastach znajduje się jakiś zakład przemysłowy, który dzisiaj marnuje sporo energii. Już dzisiaj są przykłady właśnie inwestycji liczonych w megawaty odzyskiwania energii, która dotychczas ulatywała w powietrze. Energia z oczyszczalni ścieków, więc jest pełne bogactwo źródeł energii, które trzeba wykorzystać, tylko należy stworzyć system zachęt, bodźców, należy pewną politykę pokierować, ale nie będę tego wątku rozwijał, bo liczę, że zada Pan to pytanie na temat polityki ciepłowniczej i tu jeszcze byśmy podyskutowali. Natomiast to, jak w jakimś miastach sytuacja się rozwinie, będzie zależało od lokalnej sytuacji. Tutaj chciałbym powiedzieć, że sporo mówimy o tym wodorze. Wodór jest rzeczywiście paliwem przyszłościowym i może to jest szansa dla ciepłownictwa, takie rozproszone elektrolizery po krajowych lokalizacjach krajowych ciepłowni. W procesie elektrolizy powstaje dosyć duża ilość energii cieplnej. Szkoda by było, żeby powstawał sam wodór, a energia cieplna byłaby marnotrawiona. Czyli można by wprowadzić gdzieś do strategii hasło elektrolizer w każdej ciepłowni. Wodór może być od razu wykorzystywany do spalania w jakiejś jednostce przygotowanej. Lub może ten wodór być wykorzystywany w transporcie miejskim. Więc tutaj bym poszedł w taki kierunek produkcji wodoru rozproszenia tego. Na pewno pompy ciepła będą wykorzystywane. Musimy pamiętać, że to co mówił pan Regulski, systemy ciepłownicze, sieci ciepłownicze, mamy 21 tysięcy kilometrów, to jest pewien zasób, to jest nasz, można powiedzieć, dobro narodowe i to jest dobra podstawa do produkcji również energii elektrycznej. W związku z tym powinniśmy tak sterować rozwojem ciepłownictwa, aby jednak ono w dużej mierze było bazą stabilizującą pracę systemu elektroenergetycznego. Ta integracja sektorów, która tu się już przewija w naszej rozmowie, będzie postępowała. Właśnie ciepłownictwo to jest nie tylko odbiór energii elektrycznej do produkcji ciepła w pompach ciepła czy kotłach elektrodowych, którymi można sterować i ten odbiór może być elastyczny, w związku z tym bilansujący pewne nadwyżki w systemie energetycznym, ale ciepłownictwo to jest również elektrociepłownia, która może doprodukowywać energię elektryczną w chwilach jej braku w systemie energetycznym. Jeżeli dzisiaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że zachłysnęliśmy się technologiami gazowymi na metan, powstaje bardzo dużo elektrociepłowni czy jednostek gazowych. Warto popatrzeć na przykłady krajów ościennych, duńskie, jak spada czas wykorzystania elektrociepłowni, jednostek kogeneracji gazowej. Kiedyś to było 5000 godzin, takie w ciągu roku te jednostki pracowały, taki przeliczeniowy czas pracy z pełną mocą. Teraz to spadło do 1000. Musimy pamiętać i budując instalacje w sektorze ciepłowniczym, musimy pamiętać właśnie, jak będzie wyglądał ten rynek energii elektrycznej i czy jednostki, które budujemy, będą przydatne, czy nie. Dzisiaj można powiedzieć, że pojawia się bardzo duża luka w systemie energetycznym po likwidacji, spodziewanej likwidacji jednostek 200 MW. Tę lukę rzeczywiście trzeba czymś załatać. I
ciepłownictwo, elektrociepłownie mogłyby być tym potencjalnym źródłem energii elektrycznej dla krajowego systemu energetycznego. Istnieje potencjał do wybudowania kilku tysięcy megawatów mocy elektrycznych w elektrociepłowniach, które by mogły zastąpić wycofywane jednostki węglowe. Tylko pamiętajmy, żebyśmy patrzyli, budując te elektrociepłownie, żebyśmy się kierowali technologiami, które będą potrzebne dzisiaj i będą spełniały wymogi klimatyczne. Tutaj pamiętajmy, że metan będzie coraz bardziej nacenzurowany. To panie Andrzeju, dwa słowa jeszcze a propos uprawnień do emisji CO2, bo one oczywiście są takim czynnikiem, który no, determinuje zmianę, ale to jest też pewien problem, bo jedni się cieszą, czyli w Ministerstwie Finansów, bo przybywa pieniędzy, a inni płaczą, bo muszą płacić te ciężkie miliardy. Średnio pewnie 18-20 miliardów rocznie, czyli tyle, ile program 500+. To pytanie jest takie, na co powinny być wydawane pieniądze, które teraz trafiają do Ministerstwa Finansów, biorąc pod uwagę, przed jakimi wyzwaniami stoi i elektroenergetyka, ale i też ciepłownictwo. Tak, dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście dysponujemy wysoką, dużą pulą środków. Precyzyjnie pan określił, rzeczywiście szacunki na ten rok wskazują, że może to być nawet 20 miliardów złotych przychodu do budżetu państwa z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji. W skali najbliższej dekady może to być 150 miliardów złotych, więc będziemy jako kraj dysponowali sporą pulą pieniędzy i warto, aby te pieniądze były kierowane na inwestycje, które spowodują zmniejszenie emisji. Te pieniądze powinny być w obiegu zamkniętym, cyrkulować. Pobierane są od emitentów, ale jednocześnie wracają do nich na inwestycje, które spowodują zmniejszenie emisji. To powinno tak cyrkulować aż do zaniku emisji. Ubolewam nad tym, że zmarnowaliśmy poprzednie okresy. Krajowy plan inwestycyjny, który był negocjowany, który został wdrożony w 2008 roku, powodował, że zrobiono inwestycje, które pozorowały postęp, bo tak naprawdę to były proste modernizacje w energetyce. Firmy dostały darmowe uprawnienia i efekt jest taki, że straciliśmy niemalże dekadę. Stoimy teraz w przededniu wielkich problemów i zastanawiamy się właśnie, jak wydawać te pieniądze. Więc pierwsze hasło, nie zmarnujmy tych pieniędzy. Niech one nie będą kierowane na wspieranie tych, którzy najbardziej płaczą, że z powodu emisji im brakuje środków. Oczywiście, to też jest bardzo ważne, popatrzeć, kto jest najbardziej potrzebujący, wesprzeć osoby w obszarze ubóstwa ciepłowniczego, energetycznego, gospodarstwa domowe, czy również pewne gałęzie przemysłu, tam środki pewnego wsparcia powinny być kierowane. Ale gro pieniędzy powinno być kierowane na inwestycje, na modernizacje powodujące zmniejszenie emisji CO2. Pan prezes będzie za chwilę zapewne mówił, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wykorzystuje te pieniądze. Jestem przekonany, że rzeczywiście duża część pieniędzy z ETS-u jest skierowana na środki, na inwestycje obniżające emisje. Rząd raportuje zgodnie z obowiązkiem wynikającym z dyrektywy ETS, raportuje wykorzystanie tych środków. Rzeczywiście jest zaraportowanych, że 50% środków idzie na cele związane z redukcją emisji CO2. Niestety to raportowanie nie jest do końca transparentne, ponieważ inwestycje, które są raportowane, to są również inwestycje, które Narodowy Fundusz robiłby tak czy siak, posiadając inne środki. Więc ja bym tutaj postulował, żebyśmy bardziej precyzyjnie pokazywali, jaki jest przychód z ETS-u
i na co te strumienie będą kierowane. Żeby nie wrzucać tego do jednego worka z inwestycjami realizowanymi czy finansowanymi przez Narodowy Fundusz z innych środków. To powinno być dosyć dokładnie opisane. Wtedy wiedzielibyśmy, że zaistniał ten mechanizm recyklingu pieniędzy i że one wracają do tych, którzy inwestują w obniżenie emisji. Bardzo dziękuję. No to panie prezesie, panie profesorze, będziemy mieli do czynienia z recyklingiem pieniędzy, o którym mówi pan Andrzej. Jak finansować te transformacje ciepłownictwa? Bardzo proszę. Znaczy, tak jak już powiedziałem, no, ciepłownictwo jest elementem szerszego systemu, jakim jest całość procesów elektroenergetycznych. Narodowy Fundusz nie jest wprost operatorem funduszy ETS-u, więc tutaj ten, no, każdy recykling ma pewną sprawność, to znaczy ja sądzę, że to nie jest problem, czy pieniądze cyrkulują, tylko czy są sensownie wydawane, coś to zostało podkreślone. No my jesteśmy w takiej sytuacji, że nam właściwie nie wolno się pomylić, to znaczy my przyjmujemy te różne teorie dotyczące dekarbonizacji, tego, że gaz będzie w chwili obecnej uważany za paliwo przejściowe, za dobrą monetę. Ja stosuję nieraz prawa logiki formalnej. Uważam, że o ile z prawdy nie może wynikać fałsz, to od fałszywych założeń można dojść do dobrych wniosków, czyli nie wnikając w podstawy ideologiczne Zielonego Ładu, uważam, że można dojść do dobrych rozwiązań, ale nie jest to oczywiste, gdyż my budujemy na bardzo niepewnym fundamencie, jeżeli chodzi o jego założenia i prawdziwość jego założeń. W związku z tym sądzę, że tutaj obserwujemy również pewne akcje o charakterze, no, próby ucieczki od aktywów węglowych, żeby nie być na przykład posądzonym o skrośne finansowania, więc będziemy obserwowali w chwili obecnej takie gwałtowne mentalne zazielenianie się wszystkiego, co tylko może, tylko po to, żeby stać się beneficjentem środków, które muszą iść na technologie zielone, no więc trzeba się pozbyć tych czarnych. Kto te czarne ma finansować, jak długo, z jakich pieniędzy, dalej nie wiadomo. Wiemy tylko tyle, że transformacja jest zawsze procesem dynamicznym, a więc wymaga również czasu. Jeżeli chodzi o samo ciepłownictwo i fundusz, no to mamy, idąc od dołu, jeżeli chodzi o skalę pojedynczej inwestycji, to mamy na przykład program Czyste Powietrze, który jest adresowany do indywidualnych gospodarstw. On w zamyśle pragnie objąć 3 miliony budynków i nasze dotychczasowe doświadczenia, one są już dość duże, bo tygodniowo wpływa około 4 tysięcy wniosków teraz do tego programu, wskazują, że mniej więcej 50% konwersji to są konwersje na gaz. Dotychczas około 15% konwersji to były konwersje na kotły węglowe, tyle że nowszej generacji. Dzisiaj minister Kurtyka ogłosił, że tylko do końca tego roku będziemy wspierać konwersje na kotły węglowe, a więc prawdopodobnie jeszcze bardziej wzmocnimy rolę gazu. Pozostałe kilka, 30-35% dotychczas to były pompy ciepła, pelec, a więc inne formy ani gazowe, ani też węglowe. O ciepłownictwie powiatowym już powiedziałem. Tutaj chcemy, aby nasz program był również programem, który wesprze transformację energetyki w ten sposób, że umożliwi wykorzystywanie OZE, a jednocześnie no, stworzy miejsce pod zbudowanie nowej podstawy, jaką prawdopodobnie będzie musiała być energetyka jądrowa. Znaczy my, jeżeli zrezygnujemy z podstawy węglowej, a nie zbudujemy węglowej, to wpadamy w uzależnienie i w tym momencie wszystkie nasze rozmowy mogą być o tyle nieaktualne, że już będziemy tylko i wyłącznie otrzymywali energię tą w tej zasadniczej ilości potrzebnej do procesów przemysłowych z zewnątrz, a więc zupełnie inny sposób myślenia będzie musiał nam towarzyszyć. Czyli fundusz, odpowiadając na pytanie, chce podejść do tego całościowo, jak to się nieraz mówi, holistycznie i nasze programy priorytetowe staramy się tak w chwili obecnej pod względem technicznym definiować, żeby one były w zgodzie po pierwsze z PEP-em 2040, a więc tym planem transformacji
energetyki ogłoszonym przez ministra klimatu. Po drugie ze strategią wodorową, która zakłada, że udział wodoru będzie wzrastał, a więc tutaj świadomie chcemy wspierać i mamy już w chwili obecnej na przykład nabór do programu Nowa Energia, który finansuje technologie wodorowe pod warunkiem, że one już mają określony stopień dojrzałości. My nie chcemy, aby pieniądze były wydatkowane na nigdy nie kończące się prace badawcze, kontynuowane tak długo, jak długo są finansowane. No i chcemy również, żeby te nasze powszechne programy, jak na przykład Mój Prąd, wyrabiały nawyki maksymalizacji konsumpcji energii w miejscu jej wytworzenia i unikania zbędnych procesów konwersji energii, a więc to, co już zostało tutaj dzisiaj powiedziane. Magazynowanie energii cieplnej jest zarówno tańsze, jak i bardziej korzystne, również pod względem finansowym, jeżeli pragnie się korzystać z energii cieplnej. Nie ma sensu, aby energia cieplna, na przykład przychodząca do nas ze słońca, była konwertowana na energię elektryczną po to, żeby ją magazynować i wtórnie konwertować na energię cieplną. A więc tutaj chcemy również tego typu zachęty formułować, żeby beneficjenci naszych programów wsparcia niejako intuicyjnie i we własnym dobrze pojętym interesie kierowali się w kierunku tych technologii, które obniżą później ich rachunki za utrzymywanie budynków w stanie komfortu cieplnego. Tu warto zwrócić jeszcze właśnie raz uwagę na przyszłą rolę kogeneracji. Tu się zmienia paradygmat kogeneracji, który dotychczas zakładał, że to jest właściwie wytwórca ciepła na żądanie, a energia elektryczna jest zawsze zbywalnym produktem ubocznym. Stąd my nie inwestowaliśmy w magazyny ciepła, a w chwili obecnej chcielibyśmy, żeby to właśnie energia elektryczna była bardziej na żądanie, przy założeniu, że ciepło rozwiązało problem, którego nie rozwiązała energia elektryczna, więc problem długotrwałego magazynowania przy stosunkowo niskich cenach, więc to jest jednak zmiana paradygmatu i te nowe instalacje, one muszą być inaczej projektowane, one będą mniej systemami ciepłowniczymi, a będą bardziej systemami regulacyjnymi w systemie elektroenergetycznym. ENFOŚ również angażuje się w utrzymywanie sieci ciepłowniczych. To jest pewien majątek, zresztą największym na przykład magazynem ciepła w dużych miastach, jak chociażby Wrocław, jest właśnie sieć ciepłownicza. I ta sieć ciepłownicza dzięki temu, że jest, umożliwia w chwili obecnej chociażby planowanie, żeby duże centralne źródła w centrach miast zostały zastępowane rozproszonymi źródłami gazowymi na obrzeżach sieci, chociaż zaczynamy tutaj też analizować, czy sieć budowana w ten sposób, że od dużych średnic się szło w kierunku małych średnic, teraz będzie musiała podawać ciepło niejako pod prąd, w tym sensie, że idąc od stosunkowo niewielkich średnic gdzieś na obrzeżach do centrów, gdzie są już duże średnice, więc podobne trochę dylemat jak w tym fotowoltaice, gdzie prąd musi iść w kierunku wyższych napięć, a z reguły wszystko było konstruowane, żeby spływało w kierunku niskich napięć, więc sądzę, że fundusz tutaj przez to, że my jesteśmy odpowiedzialni za operacjonalizację nie tylko pojedynczej polityki ciepłownictwa, ale również tych kilku polityk, które są w chwili obecnej pod nadzorem ministra klimatu, siłą rzeczy musimy likwidować pewną silosowość i wszystkie nasze programy budować tak, żeby one były skrośne, czyli żeby widziały również wpływ na sąsiednie dziedziny. Bardzo dziękuję. To może teraz dwa słowa, bo nam czas powoli dobiega końca, o tej strategii ciepłownictwa, panie Andrzeju. Ta strategia jest oczywiście konieczna, bo mamy dynamiczną sytuację na rynku. To ciepło musi być dostarczone, musi być wyprodukowane, ale musi być wyprodukowane w sposób oczywiście jak najbardziej zero czy niskoemisyjny. Więc pana zdaniem, jak należy ją precyzyjnie stworzyć, tę strategię dla ciepłownictwa? Bardzo proszę. Znaczy, powinniśmy sobie powiedzieć, czego my oczekujemy od ciepłownictwa. I w tej strategii powinno znaleźć się odzwierciedlenie. Dla mnie ciepłownictwo to jest największy sektor energii, który nigdy nie został doceniony przez jakikolwiek rząd od momentu, kiedy powstało Prawo Energetyczne w 1997 roku.
Ciepłownictwo zawsze stoi na poboczu energetyki, jest takim ubogim krewnym, któremu coś tam łaskawie w kolejnych edycjach polityki energetycznej skapnie, a to tak generalnie to tylko tam się coś wspominało o podwojeniu kogeneracji, tak podwajamy już od 2009 roku i nic nam się nie podwoiło. Więc zastanówmy się, czemu to ciepłownictwo służy, a to jest największy sektor energii, który zużywa samego węgla dzisiaj na potrzeby cieplne te 26 milionów ton, czyli praktycznie co elektrownie, 4 miliardy metrów sześciennych gazu i to już niebawem się zacznie podwajać tę liczbę, a węgiel zacznie znikać. Ciepłownictwo to nie tylko jest komfort cieplny dla mieszkańców, ale i wpływ na środowisko, na klimat, a przede wszystkim wpływ na polski biznes, na polski przemysł. Jeżeli dobrze wykreujemy politykę ciepłowniczą, strategię ciepłowniczą, możemy pobudzić krajowy przemysł. Strategia ciepłownictwa powinna również być powiązana z strategią dla budynków. I patrząc na ciepłownictwo systemowe, indywidualne ogrzewnictwo i na budynki, tak patrząc na te sektory, powinniśmy kreować naszą wizję. Jeżeli chcielibyśmy zmniejszyć emisję, iść w kierunku ograniczenia zużycia energii, to tak szacowaliśmy, do roku 30 potrzebne będzie wydatkowanie około 400 miliardów złotych w sektorze budynków, ogrzewania i ciepłownictwa systemowego i sieci ciepłowniczych. Te pieniądze powinny cyrkulować, znowu wrócę do tego recyklingu, one powinny przede wszystkim pobudzać krajową gospodarkę. Powinien polski przemysł dostarczać urządzenia dla ciepłownictwa, dla budownictwa. W związku z tym polityka to nie powinna być dedykowana jedynie sieciom ciepłowniczym, polityka ciepłownicza i ciepłowniom, bo to jest tak naprawdę cały czas dominuje, ale całemu sektorowi ogrzewania budynków i ciepła. I cele powinny być ambitniejsze, bo PEP został zbudowany już nie do tego, do czego dąży Unia Europejska. Cele, które w strategii ciepłowniczej, czyli w PEP-ie się pojawiły, są już zdezaktualizowane. Teraz na poziomie Unii Europejskiej mówi się o roku 30 i osiągnięciu celu 38%, 40% OZE na poziomie unijnym. Powinniśmy do tego celu się dokładać. Jeżeli utrzymamy zbyt niskie cele w polityce energetycznej i ciepłowniczej, raz, że się nie dołożymy tej wspólnej cegiełki, a dwa, będziemy tracić. Czyli strategia ciepłownicza powinna mieć ambitniejsze cele w zakresie energii odnawialnej, powinna przesyłać konkretne sygnały dla przemysłu. No, dzisiaj słyszymy o tym właśnie, że powiedziano, że już nie będą sprzedawane wspierane kotły węglowe piątej klasy. To należy się wystrzegać sygnałów, które powodują złe konsekwencje w przemyśle. Ta informacja o tym, że się nie będzie wspierało kotłów piątej klasy, powinna już na początku programu Czyste Powietrze się pojawić. Niepotrzebnie traciliśmy kilka lat i przemysł niepotrzebnie koncentrował się na rozwoju technologii, która wiadomo była, że jest technologią, która się kończy. W związku z tym strategia ciepłownicza powinna widzieć ambitny cel i przekazywać bardzo klarowny sygnał dla krajowego przemysłu, bo upatruje w strategii ciepłownictwa dużą szansę dla krajowego przemysłu i dla odbudowy gospodarki po COVID-zie. Dziękuję. Panie Bogosławie, a pan czego oczekuje od strategii dla ciepłownictwa? Czy my jesteśmy tutaj z panem Andrzejem zgodni co do oceny pierwotnej strategii jako takiej, że poziom ambicji w tej chwili, albo inaczej poziom celu jest już jakby już niedostosowany, czyli nie dobiega do tego, w takim kierunku generalnie rzecz biorąc idzie Unia Europejska i generalnie polityka europejska.
To, co dla mnie jako reprezentanta sektora ciepłowniczego systemowego, czyli tej części, która do tej pory, jak to Andrzej powiedział, czasami się pojawiała jako zauważona, no bo mechanizmy regulacyjne, to jest była kwestia jakichś taryf, jakichś ETS-ów i tak dalej, to, co z punktu widzenia takiego dalekosiężnego jest istotne, to jest kształt, docelowy kształt rynku ciepła. Tutaj tak delikatnie trochęśmy wspomnieli o pewnych elementach, jakby powiedzieć, do czego potrzebne jest ciepło, właściwie czy w jakim kierunku pójdzie rynek ciepła, który determinować, jakby nie było, będzie, jak w tej chwili determinuje, będzie determinował jakby to cały rynek technologiczny, cały rynek transformacji nośników energetycznych stosowanych w samym obszarze ciepłownictwa. Stąd też ja myślę, że zbyt mało uwagi zwrócono w strategii na ten element, który w tej chwili się istotnie pojawia, jak jest poprawa efektywności energetycznej albo europejska strategia renowacji, jak zwał, tak zwał, w każdym razie to, co się ma stać z zapotrzebowaniem na ciepło w perspektywie długoterminowej. My robiliśmy dla potrzeb różnych takich analiz przymiarki, na przykład co do wielkości rynku ciepła systemowego, biorąc pod uwagę takie proste działanie, jak dobrze skonstruowany program renowacji, termorenowacji budynków wielorodzinnych. Okazuje się, że ilość ciepła topnieje, w sensie ilości zużytego ciepła, natomiast wzrasta obszar rynku, który mierzy się albo, nie wiem, osobami, albo metrami kwadratowymi, kubatorami itd., itd. To powoduje też zupełnie inne spojrzenie na wielkość podejmowanych wyzwań inwestycyjnych. To tutaj wielokrotnie zostało powiedziane. Kwestia udziału energii odnawialnej, czy kwestia wykorzystania technologii dostarczających ciepło do systemów ciepłowniczych, okazuje się, że może zostać zupełnie inaczej zwymiarowana, że niektóre technologie, czy niektóre nośniki energetyczne, które widzimy dzisiaj z perspektywy wielkich liczb, tak, w perspektywie długoterminowej mogą się okazać bardzo, bardzo istotne. I to jest jeden z elementów, który trochę w naszej strategii do końca nie został wskazany. Dla mnie znowu jeszcze jeden element sektora ciepłowniczego, który na szczęście znalazł się w strategii, to jest jakby dopracowanie czy dopieszczenie jakby należytego planowania energetycznego w zakresie zaopatrzenia w ciepło. To jest klucz do stworzenia właśnie pewnych mechanizmów równowagi na lokalnym rynku ciepła, do wyboru właściwych rozwiązań dla poszczególnych graczy, czyli dla domków jednorodzinnych, dla budynków użyteczności publicznej, dla budynków wielorodzinnych, bo nie wszystko da się tak swobodnie i bezkrytycznie między sobą przenosić. To jest też kwestia ukształtowania pewnego, co jest trochę nieśmiało w strategii wpisane, pewnego benchmarku wskazującego na porównywalność określonych form zaopatrzenia w ciepło. Ja cofnę się do tej mojej wypowiedzi wcześniejszej dotyczącej takiej, sprowadzę sobie do prostej rzeczy. Czy można w tej chwili w należyty sposób porównać ofertę zaopatrzenia ciepło z ciepła systemowego, a z indywidualnego źródła ciepła? No sorry, ale nie da się tego porównać, dlatego że porównujemy dwie różne zupełnie kategorie usług. Usługę kompleksową, która generuje ze sobą wszystkie koszty komfortu, jakim ma się kupując usługę, tak? Nie interesuje klienta żadna, jakby szukanie jakichkolwiek substytutywnych rozwiązań i jakby nie spodziewa się innych kosztów. Porównujemy z zaopatrzeniem w ciepło z nośników energetycznych, gdzie niestety na co dzień zapominamy o budowie kompletnej, na przykład takich kosztów, na przykład prowadzenia instalacji fotowoltaicznych, kosztów inwestycji, kosztów amortyzacji, serwisu itd., itd. To w strategii się mniej więcej też pojawia jako element, który być może zaowocuje jakimś elementem wyrównującym szanse. Przynajmniej w zakresie redukcji emisji CO2, to aż się ciśnie na usta kwestia wprowadzenia jakiegoś elementu opłaty, nie wiem, śladu węglowego, w wyniku którego nośniki energetyczne byłyby porównywalne pomiędzy różnymi sektorami i w wyniku którego sam konsument by wiedział na przykład, że warto wysilić się bardziej i nabyć nośnik czy technologię, która nie posiada jakiegoś śladu węglowego ze sobą i świadomie dokonywałby tego wyboru. To jest rzecz, która w długofalowym perspektywie transformacji całego sektora ciepłowniczego
musi się na pewno jeszcze znaleźć. Bardzo dziękuję. Teraz krótko jeszcze pan Janusz Starościk. Panie Januszu, rozmawiamy tutaj o tej strategii dla ciepłownictwa. Na ile teraz kwestia zasadnicza, ale też bardzo proszę krótko, może być to szansa na ten polski local content, czyli na to, żeby Polska była jednak takim zagłębiem budowy pomp ciepła? Na ile ci kotlarze są w stanie się przestawić na produkcję pomp ciepła? Bo wiemy, że czy w Polsce, czy w krajach naszego regionu, tych pomp ciepła po prostu będzie potrzeba. I pytanie, jak biznes może na tym skorzystać? Znaczy, przede wszystkim to chciałbym jeszcze raz podkreślić, że OZE to nie są tylko pompy ciepła, tylko to jest cała paleta różnych urządzeń, które no, mogą w różnym stopniu dać efekt efektywny, jakiś taki ekonomiczny, prawda, w zależności od lokalizacji, prawda. Te pompy ciepła, ponieważ akurat są w ciągu ostatnich lat bardzo promowane na poziomie europejskim, no to wiadomo, że się przejawiają tutaj. Jak najbardziej tutaj my mamy w Polsce potencjał, prawda, do produkcji urządzeń do wytwarzania ciepła ze źródeł odnawialnych. Mamy w Polsce w tej chwili bodajże 5 producentów pomp ciepła. Mamy 7 producentów aktywnych kolektorów słonecznych, prawda, i to są naprawdę urządzenia wysokiej klasy europejskiej i światowej, bo są eksportowane. Mamy szereg producentów takich naprawdę dobrych, myślę, że to jest około 20 kotłów na pelet, prawda. Także tutaj tak naprawdę ten potencjał jest, natomiast czego brakuje, żeby to się w ogóle rozwijało, prawda? Zawarte w jakiejś aktualnej PEP 2040 stwierdzenie, zobowiązanie mają raczej charakter ogólnikowy i brakuje ogólnych celów cząstkowych wzrostów udziału OZE w ogrzewaniu w każdym roku. Brakuje po prostu jakichś tam przepisów zbiorczych, które mogłyby zdefiniować działania i położyć wszystkie, i połączyć jakoś w jedną całość wszystkie przepisy dotyczące wsparcia dla zwiększenia udziału OZE w ciepłownictwie. No i obecne przepisy, generalnie rzecz biorąc, nawet analizując je, mają charakter rozproszony i niepełny. I także stworzenie przejrzystej regulacji mające na celu wskazanie drogi tej transformacji ciepłownictwa w kierunku zazielenia ciepła w konkretny sposób pomogłyby tym firmom ciepłowniczym oraz inwestorom, co jest bardzo ważne. Tutaj mówimy o tych lokalnych sieciach ciepłowniczych, o których Bogusław mówił, prawda? Po prostu w jednoznaczny sposób określiłyby kierunek zmian konieczny do przyjęcia strategii rozwoju inwestycji, jeżeli chodzi o te nowe urządzenia grzewcze, przygotowania transformacji. Jeżeli tego nie będzie, no to w dalszym ciągu będzie się dużo mówiło, natomiast tak naprawdę, przynajmniej mając kontakt bezpośredni z rynkiem, prawda, z producentami, odnoszę wrażenie tej niepewności. Dlatego też no już dosyć dawno temu proponowaliśmy rozwiązanie pod tytułem ustawa o cieple z OZE, ponieważ w obecnym kształcie ustawa o OZE traktuje praktycznie biorąc tylko na temat energii elektrycznej. Zresztą w trakcie powstawania tam te elementy ciepłownicze były stamtąd wycinane równo. W tej chwili jest chyba w definicjach tylko zostały, powiedzmy, definicja pompy ciepła, kolektora słonecznego, prawda, kotła na biomasę, to w definicjach chyba jeszcze znajdziemy, jeżeli nie zostało to tak samo usunięte. Dlatego też bardzo ważne jest doprowadzenie do powstania dedykowanego aktu prawnego dla ciepła wytwarzanego w oparciu o OZE i który byłby no, inicjatywą bardzo ważną z punktu widzenia strategii energetycznej państwa i transformacji, ponieważ jednoznacznie pokazywałoby to, że idziemy to w tym kierunku, natomiast no, już wielokrotnie się zdarzało w przeszłości, że na zasadzie rozporządzeń, prawda, decyzji, no przed chwileczką akurat uważam, że to była słuszna decyzja o ograniczeniu możliwości finansowania kotłów węglowych, ponieważ odchodzimy od węgla, natomiast rzeczywiście ja się tutaj całkowicie zgadzam z Andrzejem, że to powinno być już na początku powiedziane, zresztą notabene też to postulowaliśmy w momencie powstawania programu Czyste Powietrze, więc myślę, że jest to pewna lekcja do wyciągnięcia wniosków. Także jeżeli zbierzemy wszystkie regulacje, zbierzemy powiedzmy sposób wsparcia, prawda, dla sektora, nie dla pojedynczych technologii, tylko dla całego sektora w jedną całość, zostanie to uchwalone na poziomie centralnym, wówczas będzie to zielone światło dla producentów i wierzcie mi Państwo, Polska ma potencjał do tego, żeby w dużej części być samowystarczalna, jeżeli chodzi o produkcję urządzeń
do wytwarzania ciepła w oparciu o energetykę odnawialną, o energię odnawialną. Dziękuję. Bardzo dziękuję i na koniec przenieśmy się do Szczytna, do pana Zbigniewa Chrapkiewicza. Panie prezesie, to na sam koniec też tak już króciutko. Będziecie te inwestycje, którą żeście u siebie zrobili, próbowali namówić, zapłodnić tym pomysłem też inne samorządy, inne wspólnoty mieszkaniowe, czy też macie jeszcze u siebie jakiś pomysł kolejny innowacyjny? Rozmawialiśmy tutaj z panem Bogusławem, czy z panem Januszem, czy też z panem Andrzejem o kwestiach magazynowania energii. Czy taki magazyn też macie gdzieś w planach do zrobienia? Bardzo proszę. Proszę państwa, no, żeśmy myśleli na przykład, nie o magazynie ciepła akurat, ale o magazynie energii elektrycznej, no ale troszeczkę to przerasta nas finansowo, dlatego że taki magazyn, on ma od 1000 do 1500 ładowań, prawda, no i później trzeba go utylizować. Jesteśmy, idziemy w tym kierunku, chcielibyśmy sobie coś takiego zaproponować. Tutaj słusznie jeden z przedmówców powiedział o magazynie ciepła. Przyznaję, nie myślałem o tym, ale pomyślimy. Ale jako prekursor, prawda, działań proekologicznych i oszczędnościowych w Polsce, jako pierwsza ze wspólnot mieszkaniowych, my takie działania, panie redaktorze, na terenie Polski już prowadzimy. Jesteśmy zapraszani przez niektóre samorządy, wygłaszamy tam, prawda, są prowadzone odpowiednie rozmowy z mieszkańcami i tu muszę się pochwalić jedną rzeczą, że dzięki nam, takim działaniom, prawda, dzięki tym spotkaniom, jedna ze wspólnot mieszkaniowych na Żuławach w miejscowości Zielonka zrobiła taką inwestycję. Nas bardzo to cieszy. Bardzo nas to cieszy. Za naszym przykładem poszło miasto Kraków, prawda, inne miejscowości, to można byłoby wymieniać, ale jest jedna bardzo taka ważna rzecz. Jest bardzo, bardzo małe zainteresowanie społeczne. Ta świadomość społeczna jakby jeszcze nie dotarła do naszych polskich mieszkańców, prawda, i tu jest jeszcze druga rzecz, bardziej się interesują naszymi działaniami Zachód, czyli strona niemiecka. U nich natomiast robi się oczywiście takie inwestycje proekologiczne, ale nie idzie to w kierunku hybrydowym. No szkoda, że w Polsce tego akurat nie ma, a powinno to być obwarowane ustawą, jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, że tam, gdzie się buduje dom, powinno być albo jedno, albo drugie źródło zasilania ekologicznego zamontowane. Inaczej nie dostaje taki ktoś zezwolenia na budowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Rewolucyjne i takie interesujące podejście do tematu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był państwa i moim gościem, jak również pan Janusz Starościk ze Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, pan Bogusław Regulski i Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, pan Zbigniew Chrapkiewicz z Śląska 12, Wspólnota Mieszkaniowa ze Szczytna i pan Andrzej Rupczyński, Forum Energii. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy.